Dzień dobry, to już nasze kolejne wspólne spotkanie razem z Weroniką. Dzisiaj chciałobyśmy Wam przybliżyć temat rozstępów i jakie mamy możliwości terapeutyczne w naszych gabinetach kosmetycznych. Weronika, czy możemy powiedzieć, czym są w ogóle rozstępy? Dzień dobry, tak, oczywiście. Rozstępy są to przebiegające równolegle wrzecionowate pasma ścieńczałej, pomarszczonej skóry, początkowo wyniosłe, obrzękowe, następnie ulegające zanikowi. Wykazują one wiele cech wspólnych z blizną. Te cechy to zmiany zanikowe, wygładzenie naskórka, zanik przydatków skórnych, czerwone zabarwienie. W odróżnieniu od blizny jednak nie pojawiają się na skutek urazu. Wiedząc już, czym jest rozstęp, pomówmy o grupach ryzyka i ich rozwoju. W okresie dojrzewania płciowego rozstępy spotykamy u 70% dziewcząt i 40% chłopców. Związane jest to z osobniczą predyspozycją. W trakcie dojrzewania obserwowana jest mniejsza wartościowość włókien sprężystych, szybki wzrost, który wiąże się z rozciąganiem skóry, a to powoduje występowanie rozstępów. U kobiet w ciąży w 90% przypadków. U kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną wzrost stężenia estrogenów, u osób otyłych, u kobiet w okresie menopauzalnym, u trenujących kulturystykę w trakcie odchudzania jako wynik diety niskokalorycznej, w przebiegu choroby infekcyjnej, np. gruźlica, dur plamisty, zapalenie opłucnej i przewlekłych schorzeń wątroby, u młodzieży w przypadku nadczynności przedniego płata przysadki mózgowej, u osób mocno zestresowanych z powodu podniesionego poziomu kortyzolu. Musimy pamiętać, że przy nagłym przyroście masy tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz związane z tym rozciągnięcie skóry zachodzące w określonym rejonie ciała powoduje powstawanie rozstępów. Zmiany układają się wtedy prostopadle do kierunku rozciągania się skóry. Czynniki hormonalne również mają wpływ na powstawanie tych zmian. Weźmy pod uwagę okres dojrzewania, ciążę czy menopauzę. Na powstawanie rozstępu wpływa również występowanie schorzeń endokrynologicznych, przebiegających z nadmiernym wydzieleniem kortykosterydów, np. w przypadku nadczynności nadnerczy, zespołu i choroby Cushinga. Rozstępy powstają również w trakcie długotrwałej terapii sterydami, zarówno terapii ogólnej, jak i miejscowej. Częściej obserwuje się to u dzieci oraz na obszarach predysponowanych do występowania rozstępów. Kortykosterydy są odpowiedzialne za upośledzenie funkcji fibroblastów, które wytwarzają włókna kolagenowe i elastynowe o mniejszej wytrzymałości i zmniejszonej liczbie. Pamiętajmy również, że na rozwój rozstępów wpływ mają uwarunkowania genetyczne, czyli mówimy tutaj o związku z nieprawidłowym rozwojem skóry. Jest mniejsza wytrzymałość włókien elastycznych i kolagenowych na mechaniczne rozciąganie. W tym przypadku obserwujemy również zmiany w ekspresji genów kolagenu, fibronektyny i elastyny. Niezwykle ważny wpływ na pojawienie się rozstępów ma również czynnik biochemiczny, np. zwiększone stężenie kortyzolu, estrogenów czy hormonów steroidowych we krwi. W trakcie rozwoju rozstępów wyróżnić możemy dwa etapy. Fazę zapalną. Zmiany mają wygląd czerwony lub sinoczerwony. Hipertroficznych, równoległych, ułożonych smug o różnej długości i szerokości. W fazie zapalnej rozstępów mogą pojawić się pęknięcia lub owrzodzenia. Wyróżniamy również fazę zanikową. Faza bliznowacenia. Wrzecionowate pasma zmieniają zabarwienie na perłowo-białe i stają się atroficzne, lekko zapadnięte, delikatnie pomarszczone. Zdarzają się, że uwypukla się przez nie tkanka tłuszczowa. Rzadko może dochodzić do samoistnego ustępowania rozstępów. Stare zmiany są mniej widoczne, przybierają zabarwienia otaczającej po prostu skóry. Jakie są miejsca predylekcyjne, czyli miejsca najczęstszego powstawania rozstępów? Mamy na myśli tutaj pośladki, górną część ud, okolice brzucha i bioder, a także okolice stawowe, okolice stawów kolanowych czy stawów barkowych. Rozstępy lokalizują się podczas ciąży w obrębie skóry piersi,
skóry brzucha, zwłaszcza po bokach skóry brzucha. U osób uprawiających podnoszenie ciężarów roztępy będą lokalizowały się w obrębie obręczy barkowej. Roztępy spowodowane zewnętrznym stosowaniem sterydów występują w zgięciach stawowych i w okolicach, gdzie sterydy są aplikowane w postaci opatrunków okluzyjnych zwiększających ich absorpcję. Mają tendencję do ustępowania, kiedy stosowanie sterydów zostanie przerwane. Roztępy natomiast w zespole Cushinga i wywołane przez miejscowe lub ogólne kortykosteroidy mogą być większe i bardziej rozległe. Zajmują natomiast inne regiony ciała, takie jak doły pachowe, czasem nawet skórę twarzy. W okresie dojrzewania roztępy lokalizują się na bocznych powierzchniach ud i okolic lędźwiowo-krzyżowej u chłopców, natomiast na udach, pośladkach i piersiach u dziewcząt. Czasem mogą pojawić się również w innych rejonach. Mogą pojawić się na bocznych powierzchniach ramion. Obserwujemy dwie postacie morfologiczne roztępów. Pierwsza z nich umiejscowiona jest głównie w dolnej części pleców, na obszarze, który nie obfituje w tkankę tłuszczową i nie jest nadmiernie rozciągany. Przebieg zmian jest poziomy. W części przypadków w obrębie wykwitów dochodzi do nadmiernej syntezy elastyny i z tego względu roztępy te określa się terminem ogniskowej elastozy linijnej. Druga postać charakteryzuje się pojedynczymi zmianami, które wykazują tendencję do wydłużania się. Występują częściej u pacjentów stosujących miejscowo kortykosterydy. Chciałabym również pokrótce omówić obraz histopatologiczny roztępów. Obraz ten podzielę na fazę wczesną i fazę późną. Co obserwujemy w fazie wczesnej? Jeżeli chodzi o naskórek, obserwujemy ścieńczenie i zanik naskórka, postępujące spłaszczenie granicy skórno-naskórkowej. Jeżeli chodzi o skórę właściwą, obserwujemy obrzęk, nacieki limfocytarne wokół naczyń krwionośnych, zmniejszenie grubości i degradacja skóry właściwej, a także zmiana składu proteoglikanu. Obserwujemy również pofragmentowanie, zniekształcenie i zmniejszenie liczby włókien tkanki łącznej, szczególnie włókien sprężystych. W mniejszym stopniu mówimy tutaj o degradacji włókien kolagenowych. Włókna sprężyste są ściśle ułożone, cienkie i proste, biegnące w takim kierunku jak wiązki włókien kolagenowych. Włókna kolagenowe wykazują ścieńczenie, homogenizację, są poprzerywane i ulegają zanikowi. Jeżeli chodzi o fazę późną, dochodzi tutaj do zwiększenia syntezy włókien elastycznych. Obraz histopatologiczny tak naprawdę przypomina bliznę. A jakie mamy metody leczenia roztępów? Jest ich wiele. Przykładowe metody leczenia to zewnętrzne aplikowanie tretinoidy, peelingi chemiczne, mikrodermabrazja, dermabrazja, mezoterapia, laseroterapia, karboksyterapia. To, co jest najważniejsze, to to, że nie ma w pełni skutecznej metody leczenia. Rezultaty leczenia roztępów są zależne od czasu ich występowania. Najlepsze efekty uzyskuje się w terapii świeżych zmian w fazie zapalnej do upływu około 6 miesięcy. W późniejszym okresie skuteczność metody i leczenia jest ograniczona. Można ją porównać do rezultatów leczenia po prostu blizn. U osób, które mają świadomość predyspozycji do pojawienia się roztępów, bardzo ważna jest ich profilaktyka. Do tej profilaktyki możemy zaliczyć kontrolę wagi ciała oraz utrzymanie wagi na mniej więcej stałym poziomie, bez nagłego spadku oraz wzrostu masy ciała. Ważna jest również odpowiednia dieta. Dieta obfitująca w produkty białkowe, takie jak ryby i białe mięso. Ważna jest również suplementacja witaminami takimi jak witamina A, E, C, PP czy witamina B5, a także suplementacja minerałami takimi jak krzem czy cynk. Niezwykle ważne jest również regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, ale nie muszą to być ćwiczenia bardzo intensywne, nie może to być przesadne ćwiczenie na siłowni. Bardzo ważne są również masaże skóry, które będą połączone z jej delikatnym rozciąganiem. Jest to zwłaszcza istotna kwestia u kobiet, które są w ciąży, a także u dziewcząt w okresie dojrzewania. Do sposobów profilaktyki przeciwpowstawaniu roztępów zaliczamy również stosowanie preparatów zewnętrznych,
które poprawiają elastyczność, nawilżenie i kondycję skóry. Musimy pamiętać również o unikaniu dużych wahnięć temperatury, czyli nagłego spadku i wzrostu temperatury ciepła. Stosowanie hartujących pryszniców jest również pomocne. Mówimy tutaj o polewaniu ciała na przemian chłodną i ciepłą wodą. Musimy również tutaj pamiętać o używaniu odpowiednich kosmetyków do ciała, np. olei z kiełków pszenicy, oleju arganowego, oleju ze słodkich migdałów, z orzechów makadamia czy oleju kokosowego, a także możemy stosować masło shea. Tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo ważny jest masaż. Może to być masaż własnoręczny, który wykonujemy podczas kąpieli lub podczas wsmarowywania olejków lub innych preparatów do pielęgnacji ciała. Może to być również masaż wykonany w gabinecie kosmetycznym i kosmetologicznym. Ważne są również, tak jak Ania powiedziała, zabiegi kosmetyczne, które będą służyły ujędrnieniu partii ciała najbardziej narażonych na występowanie roztępu. Na jakie składniki aktywne powinnyśmy zwracać uwagę? Takim podstawowym składnikiem jest ekstrakt z centella asiatica, bogaty w fitoestrogeny. Wyciąg z soi, również bogaty w fitoestrogeny, które mają właściwości przeciwutleniające, izoflawoiny, które neutralizują działanie wolnych rodników. Fitoestrogeny działają przeciwzapalnie, pobudzają proliferację fibroblastów, aktywują syntezę kolagenu i elastyny oraz produkują glikozaminy glikanów. Związki krzemu, które stanowią strukturalny budulec tkanki łącznej, wchodzą w skład elastyny i kolagenu, proteoglikanów i glikoprotein strukturalnych, indukują proliferację fibroblastów oraz sprzyjają regeneracji włókien elastycznych i kolagenowych. Pielogronian sodowy, będący alfa-ketokwasem, przy udziale dehydrogenezy mleczanowej ulega przemianie do mleczanu. Oba związki stymulują aktywność fibroblastów i syntezę kolagenu. Glikoproteiny, odpowiadające za regenerację i naturalną odbudowę skóry. Kwas mlekowy, on z kolei zmniejsza rogowacenie naskórka, stymuluje fibroblasty do zwiększonej produkcji włókien kolagenowych i elastycznych oraz glikozaminoglikanów. Witamina A ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwdziała wpływom wolnych rodników, reguluje procesy wzrostu i funkcjonowania komórek naskórka, powoduje modulację biosyntezy kolagenu. Witamina E działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie i korzystnie oddziałuje na mikrokrążenie. Witamina C ma właściwości przeciwutleniające i jest kofaktorem w procesie hydroksylacji prokolagenu. Może stymulować biosyntezę kolagenu poprzez regulację genu transkrypcji. Poszukiwanymi również w preparatach składnikami aktywnymi są wąkrotka azjatycka, krzemionka organiczna, skrzyp, bluszcz, elastyna i kolagen, kwas glikolowy i mlekowy, hydroksyprolina i kwas asparginowy, które muszą ze sobą współdziałać. Skutecznymi również składnikami aktywnymi są wyciągi z pereł, olej z wiesiołka, olej z dzikiej róży, oleje bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, masło kakaowe oraz masło shea, a także żele silikonowe. A jakie są kierunki działania substancji aktywnych i zabiegów przeciw powstawaniu roztępów? Wykonując zabiegi oraz dobierając odpowiednie preparaty, chcemy skupić się na wzroście liczby fibroblastów, stymulacji syntezy prawdziwego, prawidłowego kolagenu oraz innych składników macierzy międzykomórkowej. Zależy nam również na stymulowaniu syntezy melaniny, tak aby skóra poddana zabiegowi nie odróżniała się kolorytem od skóry, nazwijmy to, zdrowej. Kolejny istotny kierunek to pobudzenie procesu angiogenezy, czyli tworzenia się nowych naczyń włosowatych oraz jednoczesna poprawa krążenia w celu stymulowania przekrwienia skóry. Istotnymi zadaniami jest również pobudzenie regeneracji komórek naskórka, czyli keratynocytów, a także pobudzenie procesów gojenia, w tym wydzielania czynników wzrostu pochodzenia płytkowego. W gabinetach, jak i w pielęgnacji domowej nie możemy zapomnieć o działaniach natłuszczających, nawilżających, a także przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Zabiegi i metody przeciwdziałające roztępom w gabinecie kosmetycznym mogą to być radiofrekwencja mikroigłowa, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, karboksyterapia, peelingi chemiczne, np.
zabieg z wykorzystaniem 70% kwasu glikolowego, bądź zabieg z wykorzystaniem kwasu TCA w zakresach procentowych 20-35%. Możemy wykonać również laser frakcyjny, nieablacyjny, czy mikrodermabrazję, zarówno diamentową, jak i korundową. Możemy wykonać również zabiegi o działaniu przeciwstarzeniowym, które będą wpływały na poprawę elastyczności skóry. Możemy wykonać również zabieg HIFU bądź zastosowanie wysokoenergetycznej, nielaserowej podczerwieni bądź wykonać zabieg plazmą. To już wszystko tak naprawdę, co chciałyśmy Wam wraz z Anią przekazać w kontekście rozstępów. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film dotyczący rozstępów i ich zapobiegania w gabinecie kosmetycznym spodobał Wam się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.